Idzie właściciel nam otworzyć. Dobry. Moi drodzy, dotarliśmy na miejsce. Jak widać, jeszcze sporo towaru do ułożenia, ale na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć, że będzie tutaj tak naprawdę wszystko, co prawdziwy karpiarz i nie tylko potrzebuje do wędkowania. Jest tutaj jeden współwłaściciel z nami. Cześć, Damian. Drugi kolega, który ma się zajmować stoiskiem Foxa, tak? Tak, układam towar. Będziemy to tak naprawdę po kolei pokazywać, bo jest tyle tych działów, i spinningowe, i federowe, i typowo karpiowe, więc żeby to jakoś złożyć, dlatego przejdziemy sobie po kolei dla osób, które będą sobie próbowały tutaj coś schować w kieszeni albo gdzieś indziej. Nie polecamy, pełen system monitoringu, począwszy od Westina, gumy na okonia, woblery, nie woblery, dżerki pod szczupaka z grzechotkami. Z grzechotkami. Muszę w tym roku w końcu coś potestować na tych naszych sumach. Może się skuszą na te grzechotkowe przynęty. Większy kaliber. Firma Savage. Pełne do zbrojki. Tutaj również pełen asortyment okoniowo-szczupakowy, sandaczowy, jaki tylko. Jakby ktoś potrzebował. Porządny nóż do filetowania też się znajdzie. To nie dla nas. Te gumy, zobacz, dextery, to już na porządną rybę, na porządnego szczupaka, zwierza, suma, tu też, fajne te grzechotkowe. Ja powiem małą historyjkę, związaną z firmą, która tutaj się znajduje i z gumą, która tutaj leży, faktem nie ten kolor, bo ten kolor, na który ja łowiłem wtedy, wycofali. Ale Bandit od Dragona to jest guma, na którą złapałem suma 210 cm na spinning. I tego suma każdy klient będzie mógł obejrzeć przychodząc do sklepu, bo jest on na billboardzie przed wejściem. Gratulacje. Ale na konkretnie ten rozmiar wziął? Tak, 10 cm. O kurczę, Bandit. Zapamiętajcie, jak chcecie złapać rybę życia. Wędziska. Również jest tego od groma. Zapewne jeszcze wiele rzeczy będzie wyłożonych, bo zobaczcie, tutaj jest jeszcze sporo miejsca na przynęty. Siek dzisiaj przyjedzie. O, siek jeszcze będzie. Salmo. Kolekcjonujecie? Salmo, tak. Nie chwaliłem się, ale ja kolekcjonuję wszelkie tego typu przynęty od Salmo. To będzie tam ze 2-3 razy tyle, bo jeszcze w pudełku jeszcze będzie. Chłopaki mówią, że ze 2-3 razy tyle jeszcze będzie. Bo to wszystko jest, jak widzicie, popakowane jeszcze w pudłach. A dzisiaj co mamy? Wtorek. No to jeszcze do otwarcia. 4 dni zostały. Operacja nad wodą. Również sprzęt odpowiedni. Gunki. Jest tu w ogóle jakaś marka, której nie będziecie mieli w ofercie? Jak nie będziemy, to zamówimy. O, jak nie będzie czegoś, to chłopaki zamówią obrotówki. Trapper też będzie. Też będzie traper. Też będzie traper, jak ktoś by chciał tańsze zanęty. Trapera, to u nas też się łopkupi. To traper też będzie. To są oczywiście sterta wędek jeszcze do wyłożenia, ale tutaj mamy główki mustada, są 3 rozmiary, można będzie sobie kupić na sztuki. Także no raczej takie bardzo popularne. Cała oferta mustada. Cała, jaka jest tylko dostępna, no to wszystkie główki, które mają, ma mustad dostępny, nawet takie od mikro specjalne. Od mikro, najmniejszych, po dokoniuweczkę, po big game'y moje ulubione, 12,0, 50 gram. To duże, już na tego suma. Tak, duże gumy, 20 cm do orania gdzieś tam w głębokich rynach, też możecie uzbroić. Jeśli jeszcze mogę wspomnieć, to jeszcze powiem, że tutaj będzie cała ściana kołowrotków, z takich droższych też będziemy wszystko mieli, tańsze oczywiście też, pod każdy system wędkarstwa. No i sklep internetowy, panowie, tak, bo ma powstać za około 2-3 tygodnie, jak było napisane na stronie. Tak, dokładnie. Będzie sklep internetowy, dlatego jak ktoś mieszka gdzieś dalej, a nie ma możliwości podjechać do Ostrowca, to przez internet też pełen asortyment będzie dostępny. Strona ma być łatwa, przejrzysta, konkretna. Bez zbędnych reklam. Duża konkurencja dla tych największych sklepów i myślę, że bardzo dobrze. Tutaj jest kolega z Nesza, warto wspomnieć. Dzień dobry. Więc też będzie pełen asortyment. Jakby czegoś nie było na stanie, też można u was zamówić, tak? Oczywiście. W ciągu kilku dni jesteśmy w stanie ściągnąć całą ofertę Nesza, Foxa. Mega, mega fajna sprawa. I innych firm. I innych firm. Bo mnie to jest tak pół na pół. Pół Nesza, pół Foxa, u Kacpra chyba to samo, chociaż bardziej. Ja Nesz. Bardziej Nesz.
maty pływające. Tu jest tyle tego, że naprawdę można się tutaj pogubić. Ciężarki karpiowe od Miśka, torpedy, różne gramatury, octki nawet tutaj widzę, dwudziestki. Tak, dwudziestki nawet są. Wybór ciężarków mamy naprawdę spory. No i Kacper, co? Idziemy na dział chyba, który każdego karpiarza najbardziej interesuje. Jedzonko. Jeśli chodzi o spożywkę. Bo to nie jest taki mały sklep, jak się wydaje wchodząc, ale tu mamy jeszcze wnękę drugą. Zobaczcie, ile tutaj tego wszystkiego jest. Spławiki. O, poduszka. Poduszka. Coś dla mnie, już mi brakuje tego w zestawie. Matrix, czyli również dla federowców, dla metet federowców. Jedzie też dostawa z Prestona. Z Prestona jedzie dostawa. Ale tego jest, kurczę. A dla osób, które lubią sobie posiedzieć w ciszy ze spławiczkiem nad wodą, również jest specjalny dział ze spławikami. O, boje na szczupaka. A sezon już blisko. A sezon już blisko, ale dobra, lecimy. Patrzcie, zaczynamy od stoiska Carp Old School'a. Pełna oferta ziaren. Tu jakieś nowości chyba były. To na Rybomanii widzieliśmy oleje sojowe o różnych zapachach i smakach tak naprawdę. Kryl, skopek, Speak Panther, pineapple, naturalny, pełen asortyment ziaren. O, tu już chyba w większych opakowaniach, które nie rozpuszczają siatek PVA. Bardzo fajne rozwiązanie. Kukurydza duża, gigant. Limonka, pewnie skopek, naturalna, Pink Panther. Bardzo fajny jest ten zapach, naprawdę. Pizza corn, glue, kleje, no i tradycyjnie oferta orzeszków. Bardzo wiele ryb złowiłem właśnie na orzechy. Ja również polecam. Carp Old School'a, duże opakowania, wiadra, 14 kg. I tu mamy zwykłą kukurydzę w paczkach kilogramowych. Gotowe do dęcenia, jak i również kukurydza idealna na włos. Szybkie wypady, tak, szybkie nęcenie. Szybkie wypady, paczuszka do torby. Lecimy nad wodę. Tutaj mamy również gotową do PVA. Dumbbellsy dla metod fedorowców. Pełen asortyment smaków, zapachów, kolorów, jakieś kokony. To są teraz te popularne takie. Jest tego, będziemy jak robić widać takie przynęty na kanale. Jakby się ktoś interesował, to takie kokoniki, myślę, że omówię proces ich powstawania. Idziemy tutaj. Feeder bait. Też smużaki, pop-upy, chyba najbardziej popularna epidemia. Pelety, mikro, 2 mm, wanilia, mango, truskawka, aqua. Rzadko dosyć łowiłem na feederbaita, ale jest grono wędkarzy, którzy dosyć obficie zasypują wody tym towarkiem i sobie bardzo chwalą. Firma Profes, 17 zł taka paczuszka. Sporo cen jeszcze nie ma, bo tak jak mówię, chłopaki tutaj się dwoją i troją, żeby to wszystko jak najszybciej skompletować, poukładać. Match Pro oferta, również mikropellety, połączenia zapachowe, skopek, mango. Tu już zanęty do takiego typowego wędkarza pod spławik, czy do zwykłego federka z koszykiem. Jakaś nowość od Match Pro. Shot spraye. Fluo, squidy, ochotki, kozieratki, też może być bardzo ciekawa. Śliwka, karmel, orzech tygrysi, alieny. Widzę, że sporo osób korzysta właśnie z tej nowej serii. To jest chyba jakiś śmierdziuszek. Red Cream od Osmo. Też do zalewania. Zanęt. No i co? Opakowania. Pod koszyczek z federem i metodę, i zwykły. Cała seria przynęt od Osmo, takich właśnie larw, robaczków, też pełna gama. Ten alien, bardzo wiem, że bardzo dużo osób sobie chwali, on jest taki fioletowy zapach, no taki rybny, troszeczkę przyprawowy, czuć, no nie? Wiggly, takie wałeczki, zobaczcie. Ale to już jest typowo owocowe, bo aż czuć zapach taki, no, konkretny. Roxy z buziaczkiem.
O, są nawet pojemniczki. Zobaczcie, macie również możliwość, jak robić jakie swoje przynęty, zakupić tutaj właśnie takie już gotowe pojemniki. 250 ml oraz mniejsze. Oferta Marcela Zanęty. No chyba legendarna już seria Brim od Marcela. Chyba nie ma wędkarza, który by jej nie używał. Bardzo dobra, słodka, no ale jeszcze idealna. Tu mamy jakieś dupleksy. Mango. Mówiłem, że mango będę wąchał, no i sprawdzimy. No czuć mango, owoce. Piękne. Dwukolorowa. Mini, mamy taka również. 7 mm gdzieś mniej więcej. No i zobaczcie tutaj, Ringersy. Wszystkie chyba serie, jakie są dostępne. White, yellow, chocolate orange, pink. A tego pinka nie wąchałem jeszcze. To są takie poduszeczki. Zobaczcie. Miękka dosyć przynęta. W formie takich poduszek. No, może być fajna. Ringersy. Chocolate orange, kulki. Troszeczkę w większych opakowaniach. Co tu jeszcze mamy? Liquidy. Sensas. Oferta Sensasa, Ringersa. No sami możecie zauważyć, że jest tutaj naprawdę bardzo dużo dodatków i do federowców, i dla karpiarzy. Tu już byliśmy, teraz lecimy tu. Wchodzimy na grube stoisko. Max. O tym zaraz porozmawiamy. Firma Ultimate Marcina Mizery, który będzie na otwarciu sklepu w sobotę o godzinie 9. Więc zapraszamy wszystkich wędkujących z okolic. Zaczynamy. Stalomax. Ananas w takich butelkach poręcznych. CSL, fermentowana kukurydza, dodatkowo wzbogacona o aromaty. I tutaj macie na przykład truskawkę, ananas, ostre przyprawy, squid, tuńczyk. No i tutaj już wersja normalna, chyba na glicerynce. Tak, kulki proteinowe. Obok mamy EcoBites. W ostatnim czasie dosyć znana firma amino CSL-ów w dobrych cenach. Litrowa butelka 54,99. Pelet do woreczków PVA. Komandery. Pełna oferta pop-upów. Zaraz sobie to z Kasprem wszystko na spokojnie będziemy oglądać. Tylko tak chcemy wam pokazać z grubsza, jak to wygląda, co możecie tutaj znaleźć. Tenji Squid. Również wielu moich znajomych używa tych kulek. Bardzo fajny aromacik. Osobiście jeszcze nie testowałem. Bo jak wiecie, robię swój towar, ale myślę, że potestuję jakieś przynęty na pewno. Tenji Squid jest tutaj w formie waftersów. No ładny jest zapaszek, czuć taką mandarynką trochę, ale z przewagą śmierdziuszka. Mamy również zalewy. A nie, to są dipy. No zalewy, zalewy dipy. Mamy tutaj liquidy, również Tenji, Strawberry Big Fish. To jest chyba ta najnowsza kula na ten rok, coś mi się wydaje. Tak, dokładnie. Tutaj mamy zdecydowanie większe paczki, 5-kilogramowe, 159 zł do obfitego nęcenia. Big butle litrowe. Sweet Tiger Nut. One są chyba na ekstrakcie CSL robione, z tego co kojarzę, ale mogę się mylić. Choć myślę, że tak. Krill Insect. Postawiłbym na wiosenne wędkowanie. Pop-upy w kolorze różowym, takim trochę wyblakniętym, ale o jest, intensywny zapach, naprawdę mega intensywny. Aż zatyka. Aż zatyka. Tu są akurat popki 12 mm, ale sami widzicie, że jest tego tyle, że nie sposób wszystko omówić. Tu jeszcze u góry wiadra z EcoBites'a. Przechodzimy dalej na stoisko ErkaBites. Tutaj mamy też takie dosyć nietypowe połączenia smaków i aromatów, bo widziałem tam jakiś tam durian, tu mamy pina coladę. Akurat tutaj pellety. O, jest chyba ten... Nie, to jest Donald. Tu jest durian. Aż trochę boję się otworzyć. Może będą jakieś kulki, to sobie powąchamy, jak to pachnie. Donald. Nitro. Pina colada. Cała oferta. Również 12 mm. Większe. Banana. Bliss. Fajne te etykietki. Zlot polskich producentów. Massive Bites. Cała oferta płynnych amino olei do produkcji własnych kulek proteinowych. Mogę z czystym sumieniem polecić. Proteiny łososiowe, kryl. Z tego naprawdę przeogromny wybór. Możecie sami nawet zauważyć. Peleciki w bardzo fajnych takich poręcznych opakowaniach.
Jak jedziecie na krótkie zasiadki, to sobie bierzecie taką paczkę, aby trochę tego miejsca ograniczyć. Zdecydowanie większe, kilogramowe. Tutaj Red Monstrum, również w różnych rozmiarach, do obfitego nęcenia. Kule. Mieszanka chyba różnych aromatów, średnic. No i za chwilę pokażemy Wam, bo taka nowość najbardziej w ostatnim czasie popularna, to są te na bazie pelletów. Seria Busta, akurat Squid z cytrusem. Tutaj mamy Aller 90 i właśnie o tej serii chciałem powiedzieć. Również w takich wiadrach. Widać, że na jajkach, bo zawierają kulki skorupki w środku. Starbites u góry nam się tutaj zachomikował. Spod miksy, również Massive dalej. Strawberry, Tutti Frutti, Pineapple, Banan, Mango, Malberry, Kukurydza, Orzech, Tygrysi, Krab, Squid. SK30, chyba kulka, jedna z najbardziej popularnych sprzed, już nie pamiętam ilu lat, ale jak się zaczynało karpiować już tak na poważnie, to ten SK30, jedna z bardziej popularnych. Hot Demon również. Chyba wszyscy karpiarze znają. Teraz mamy Peach Mango, SK30 Deepy, bananowy. Tutaj mamy ziarna aromatyzowane, kukurydza, również Hot Demon, SK, Mango, Stick Mixy i Method Mixy, i do koszyczka, i do siateczki PVA, bananowe z taką fajną poręczną łyżką. I za chwilę pokażemy Wam, bo tu nie tylko przynęty będą w ofercie, ale ma powstać jeszcze dział Nesza z przynętami. I nie tylko, bo namioty, jak widzicie, tu jest jeszcze wszystko popakowane. Slingi, nie slingi, bardzo dużo towaru zostało do rozłożenia, ale będzie mega. Praktycznie będzie wszystko, no. Bo... I tamte dwa pro. No i też jeszcze będzie oferta dla sumiarzy. Zobaczcie, tu już od matkata się powoli stanowisko ustawia. Haki, nie haki, kotwice. Materiały przyponowe, spławiki. Czapki, ubrania, tam zapewne też w tej wnęce coś powstanie. Match Pro, Kulmik, torby, Drenana tutaj widzę. Stoliki, nie stoliki. Tego na pewno sobie wezmę do nowego namiotu Nesza na ten sezon. Chłopaki ciężko pracują, jak widać, żeby zdążyć. Mikado, do metody, gotowe przypony, napleciące, haki, nie haki, koszyczki, wagi. Akcesoria, latarki, można by wymieniać w nieskończoność. Zapewne wszystkiego nie uda nam się pokazać. Również dla wędkarzy na szybkie wypady, jakiś na spławiczek. Mamy tutaj takie, wiecie, typowe krzesełka. Proce, Drenana, haczyki. PW Produkt, żyłki, materiały przyponowe. R4 również zakupicie na miejscu w setach. To jest 4 plus 1, 3 plus 1, ale tu są jeszcze inne R2, Sireny, też set z trójkami. No i wiele innych sygnalizatorów, rywaniki. No co tam na kiju po prostu? No co wam tutaj dużo opowiadać, jak sami widzicie, że mega wyposażony będzie sklep. Wszystko w pudłach. Tutaj ustawiamy cały regał. R3. Również 2 plus 1. O, albo pomyśl sobie o tych R3, też są bardzo fajne. Asortyment naprawdę bogaty. Tak jak wspominaliśmy pewnie już wielokrotnie, bardzo dużo rzeczy jeszcze popakowana w pudła. To wszystko będzie miało swoje miejsce. Będą również bluzy, tutaj zobaczcie jak wyglądają. Tle Turro chyba wykonywał, dosyć grube, z logiem z tyłu karpiowej chaty oraz z przodu. No wszystko jest tak jak być powinno. Biorę to dziś. Takie amino, jakbyście kupowali, to pamiętajcie, żeby to dobrze wymieszać. Bo to jest mieszanka różnych olei. Wstrząśnięte, nie mieszane. Ekstraktów, dlatego trzeba to sobie tak wymieszać przed użyciem,
jakbyście robili kulę czy zalewali, aby to wyglądało tak, bo jak widzicie z czasem po prostu olej wychodzi na zewnątrz i musi to być taka zawiesina. Wiesz co mi ten kolor przypomina? Pamiętasz, były takie dla dzieci, nie wibowity, tylko jakoś to się nazywało, taka zawiesina. Panadol chyba. Nie kojarzę. Nie piłeś na gorączkę? A ty tu jesteś młody, ty tu jesteś jeszcze dziecko. Jestem prawie jak dziecko. Panadolowate trochę. Także witaminy dla mnie. Tutaj Przemek sugeruje. A ja to w ogóle mam ten zwykły taki fotel. Foxy. Tego zestawy również biwakowe. Tu też ciuchy. Dywanik od Nesza. No jest tego... No i tak fakt, że mam go rok. Nawet nie cały. Wiaderka, pojemniki na wodę. Zaraz od oparcia. I tamten materiał się bardzo napina. To już widać jakieś ślady. Szybko złączki, łączniki, haki. No. Akcesoria końcowe. Jakieś parasole nawet. I tutaj też mamy proce. Wiadra również od Foxa. Torby, nie torby, rękawiczki. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Ręcznik od Foxa. O, ręczniki z Foxa. Gacie, skarpety. Dipper w pudełku leży. Dipper, o. Też dipery będą, zobaczcie. Będzie, z ciekawości, od dipera będzie łódka w maju albo w czerwcu. O, widzicie? Wszystko w jednym miejscu. Co, panie Kacprze? Podoba ci się, co? Podoba mi się. Ja wiem, że ty byś chciał już tu zamieszkać. Może cię ktoś adoptuje, porozmawiać. Będzie naprawdę mega wyposażony sklep. Karpiowa chata. Ostrowiec Świętokrzyski. Ulica Jana Pawła II. Polecamy. 63F, tak? Tak jest, zgadza się. Jak będziecie przyjeżdżać, pamiętajcie, koło takiego baru wietnamskiego. My możemy jak najbardziej polecić, bo w okolicach nie ma takich sklepów. Pozdrawiamy was serdecznie, do zobaczenia, cześć. Na razie.